Izabella Cham poprowadziła nowy program TVP Polska. Musiała rozstać się z ukochanym. Choć Izabella Cham największa popularność zyskała dzięki programowi Pytanie na Śniadanie. Była Miss Polonia prowadzi także Kolo Fortuny oraz cykliczne wydarzenia organizowane przez Telewizję Polska. Ostatnio gwiazda współprowadziła flagową imprezę TVP, czyli Sylwester Marzen, na których miała okazję pojawić się także w poprzednich latach. Pomimo tego, że prezenterka jest rozpoznawalna w całym kraju i może pochwalić się gronem fanów, nie zamierza osiadać na laurach. Niedawno zdecydowała się wystąpić w kolejnym formacie – reality show Camper Polska. Niestety udział w programie liczył się z miesięcznym wyjazdem. Izabella w podróż nie mogła zabrać swojego partnera, musiała więc podjąć trudne decyzje i zdecydować się na rozlakę. Jak zniósł to wszystko postawiony przed faktem ukochany? Wygląda na to, że wybranek Izabeli Cham jest niezwykle wyrozumiały i uszanował decyzję 28-latki. O trudach rozlaki Super Expressowi opowiedziała sama prowadząca Camper Polska. To był miesiąc wycięty z życia, ponieważ nie było mnie w domu. Z drugiej strony, to był miesiąc pełen niesamowitych przygód i spotkań z fantastycznymi ludźmi. Czułam, że spełniam swoje kolejne marzenie, ponieważ realizowałam program, o jakim zawsze marzyłam. W którym pierwszy raz byłam jedyna prowadząca, a program jest tak naprawdę moim programem, mówi z satysfakcją. Okazuje się, że wyjazd wiązał się tak, że przerwa od pozostałych obowiązków gwiazdy. Przez miesiąc nie było mnie w Warszawie. Nie prowadziłam wtedy Pytania na Śniadanie. Nie było mnie w Kolej Fortuny. Byłam tylko na kamperach. Raz się tylko wyrwałam na jubileuszowy koncert tłumaczy. Największa radość sprawiło jej to, że w programie mogła pozwolić sobie na inwencje twórcze i dać upust swojej kreatywności. Formaty, które Izabella prowadzi na co dzień, nie daje jej stylu możliwości. Ja wymyślałam i narzucałam zadania uczestnikom. Musiałam też być we wszystkich miejscach przed nimi. To nie były wakacje, ale praca od rana do późnego wieczora. Musiałam być czujna, aby nic mi nie umknęło, wyjaśnia. Tymiesięczna rozlaka odbiła się negatywnie na jej relacji z partnerem. Jak tłumaczy, była Miss Polonia. Na pewno nie było im łatwo, ale oboje wyszli z tej próby dużo silniejsi. W trakcie tego miesiąca udało mi się 2 razy na 1 dzień wyrwać do Warszawy, żeby zobaczyć się z moim partnerem, aby chwilę odpocząć, ale to były 2 dni w trakcie 30. Nie było tego wiele, ale wiedzieliśmy, jaka to jest przygoda i oboje zdawaliśmy sobie sprawę, że to jest ogromne wyzwanie dla mnie i spełnienie marzeń, więc żadne z nas nie narzekało, wyjaśnia w rozmowie z Super Expressem. Prezenterka Pytania na Śniadanie znajduje też wiele plusów zaistniałej sytuacji. Jak podkreśla, czasem tęsknota pozwala spojrzeć na relację z innej, odmiennej perspektywy. Był czas, żeby zatęsknić, żeby zobaczyć, jak wygląda życie z innej perspektywy. Życie na odległość. Zawsze byliśmy razem, teraz mieliśmy niezły sprawdzian, ale wyszliśmy z tej próby obronna ręka. Wciąż jesteśmy razem, jesteśmy zakochani, więc wszystko jest dobrze, zapewnia gwiazda TVP.